Kochani, witamy Was bardzo gorąco dzisiaj z naszej pierwszej sobotniej lokalizacji. Pogoda dzisiaj idealna, pierwszy chłodny dzień od 2 tygodni. My znajdujemy się pod opuszczonym tajnym więzieniem. Więzienie, które było jednym z najcięższych w Polsce. Przewidziane na 450 osób. W celach docelowo znajdowało się nawet 1200 osób. Tak, w okresie międzywojennym znajdowało się 1200 osób i czasami przypadało 50 osób na jedną celę. My za chwilę idziemy zwiedzać. Was również zapraszamy, abyście nam towarzyszyli i zobaczyli, co kryje się w środku. Do zobaczenia. Chodźcie z nami. Hej. Ej! Gdzie jesteśmy? Ile to już lat minęło? 20? 20, nie wiem. Nie wiem, w ogóle jesteśmy. Wiesz co, nie wiem, gdzie my jesteśmy, chyba w jakimś opuszczonym, tajemniczym więzieniu. Nie znam tej celi. To chodźmy wyeksplorować. Chodźmy zobaczyć, co się dzieje. Tu jest chyba wyjście. Chodźmy. Kraty proponowaliśmy. Mamy rozdział sala widzeń. Jest luk. Pomieszczenie, nie? I co tutaj wchodzili sobie? Z zewnątrz ktoś wchodził, tak, tutaj. Zobacz, jakie ładne okna już były w tamtych czasach. Z gorzymi stołkami. Wymienione, wiesz. Myślę, że wymienione. Na pewno, oczywiście żart taki. Wchodzimy na główny korytarz, tak? O, tu jest fajnie. Co tutaj było? Szafki takie, półki. Mogłeś tam swoje osobiste rzeczy schować. No ale w takiej celi 50 osób chyba niemożliwe. Kibelek. Dziękuję, tutaj 20 lat siedzieć. Wchodzimy w kolejne zakamarki. Tutaj malutka cela. Zobaczcie to okratowanie, jakie tutaj były grube kraty. Pomocy, ratunku! Tutaj słuchajcie, raz, dwa, 3 metry kwadratowe. Tutaj 5 metrów kwadratowych łącznie, 5 metrów kwadratowych powierzchnia. Mała cela. Urbex Sława.
To jest 5 metrów. To jest 5 metrów kwadratowych. I tutaj 50 osób weszło. 50 osób to trochę ciasno, co? To ludzie mdleli, padali jak mówię. I zobaczcie tą gratę też twoje. Próbowałem ją ogarnąć, ale nie dało się. Połóż dwie ręce na tej kracie. A co? No to połóż tak. Jakbyś chciał posiadać, znaczy coś takiego. Tutaj mieliśmy całkiem dobre warunki, mamy nawet zlew i klozet, a nie tak jak na Łotwie, że więzień musiał posiadać, tak powiem, na małysze, no i załatwiać swoją potrzebę. Łotwie i zgadzając to więzienie opuszczone, no to jednak więzień miał gorsze warunki. Załatwianie się na Małysza, załatwianie się na Małysza, poczep fizjologiczny, natomiast tutaj masz i zlewik, i klozet, a tutaj w tej celi tutaj nawet wydzielona była strefa za ścianą. Taka łazieneczka zrobiona, także tutaj był nawet komfort. To chodźmy może spojrzeć. Zobaczcie jak ta cela wygląda. Ja powiem tak, ja się nie spodziewałem, że więzień, który na przykład właśnie z tej celi może mieć takie fantastyczne warunki. Wybierając hostel, czasami masz wspólną łazienkę na zewnątrz, na korytarzu, tak jak tutaj mamy wydzieloną łazienkę jak w apartamencie. No można tak powiedzieć, że to jest taki apartamentowiec. Nie taki luksusowy, naprawdę. Tutaj zwróćcie uwagę na malunki na ścianie. Siedząc 20 w takiej celi, trzeba było się czymś zająć. Powiem, że nie by wystarczył zasięg internetu. I gniazdo z domem. Jest gniazdo. Ta drabina, która prowadzi do nikąd. A słyszeliście, że jeden był tutaj koleś desperat taki, który jak uciekał z więzienia, chciał protestować, wszedł na drzewo, z drzewa poszedł na dach, a z dachu poszedł na komin i siedział dwa dni i protestował, żeby go wypuścili z więzienia. Opuszczony zakład karny w Łęczycy to miejsce niesamowicie legendarne. W roku 2018, podróżując po łódzkich ziemiach, mieliśmy okazję eksplorować wraz z Janem z ciemnej strony Poznania oraz znaną już wam ekipą Wawa Urbex. Wspólnie dotarliśmy na miejsce i przekraczając próg tego miejsca, można odczuć trwogę. Dla niektórych w przeszłości była to lokalizacja, w której spędzili resztę swojego życia. Więzienie, jedno z najbardziej rygorystycznych w tym kraju. Obiekt został zamknięty w 2006 roku, gdyż nie był już w stanie spełniać swojej funkcji. Byliście czy nie? Nie byliśmy jeszcze. Ale pomieszczenie podobne do tego, co było na samym początku. Tam była taka duża. Więzienie zostało przewidziane na 450 osób, natomiast w okresie międzywojennym przebywało tutaj 1200 osób. Dlatego wtedy na jedną celę często przypadało minimum 50 osób. Można się domyślić, że warunki wtedy były katastrofalne. Przeludnienie sprawiało, że część z więźniów zmuszona była spać na siennikach, które rozkładane były na podłodze. Każdemu z więźniów przysługiwała tylko jedna kąpiel w tygodniu. Zdarzało się także, że w upalne dni lata
Temperatury w celach były tak wysokie, że więźniowie po prostu mdleli i dusili się. Nikt z tego miejsca nigdy nie uciekł. Miała tu miejsce próba wyzwolenia się, niestety zakończyła się ona tragicznie. Trzech więźniów podpaliło się, licząc, że gdy wbiegną strażnicy, aby ich ugasić, oni uciekną. Niestety, dwóch z nich nie przeżyło. W stanie wojennym przetrzymywano w nim wielu więźniów politycznych, w tym Władysława Frasyniuka. Ku zaskoczeniu wielu, opuszczone więzienie na swój sposób tętni dziś życiem. Stało się ono inspiracją dla wielu filmowców i artystów. W więzieniu zostały nakręcone sceny do takich filmów jak znany wszystkim Wabank Juliusza Machulskiego, czy też film fabularny Git Kamila Szymańskiego i Mikołaja Małeckiego oraz obraz Krzysztofa Krauze, Joanny Kos-Krauze, Papusza. Moi drodzy, to by było na tyle, jeśli chodzi o odcinek, dzisiejszy odcinek z opuszczonego tajnego więzienia. Dziękujemy za wspólną eksplorację. No i oczywiście, jeśli film się Wam podobał, to zostawcie jakiś komentarz albo postawcie kciuka w górę. A jeśli chcecie być z nami dłużej, no to oczywiście pamiętajcie o subskrypcji. A my lecimy dalej eksplorować, no i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Hej.